Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Avatar Frontiers of Pandora. Znajdujemy się na wyżynach w kręgu. No i tutaj przed nami kolejne zadania. Oczywiście dzisiaj wybierzemy sobie jedno z wielu zadań, które mamy tutaj do wykonania. Mamy tutaj wyżyna Hata, z tym, że tutaj poziom bojowy wynosi 9. My aczkolwiek mamy bodajże dopiero ten poziom między 6 a 7, gdzieś tam cały czas się wahamy. Nenzim i Mingdan były zburzone doniesieniami o czarnym rynku Harding. Poprosiły mnie o zaatakowanie chaty. No, słuchajcie, udaj się do chaty myśliwskiej na północ od Matki Rzek. No niby jest 9 poziom, aczkolwiek nie jest powiedziane, że my sobie z tym nie poradzimy. Nie jest też powiedziane, że sobie poradzimy. Właśnie, co my tutaj mamy? Harmoniczna jazda. Myślę, że sobie tą umiejętność odblokujemy. Tym bardziej, że mamy w tym momencie tutaj ten łuk bodajże jest lepszy. Tak, modyfikacji nie mamy, obrażenia 90, tak, to by było dobre, jeśli byśmy wyposażyli zamiast na przykład tego, tak? No to już nie do końca. Miotacz, wyposaż zamiast łuku. Coś tutaj cały czas mnie mija. Tak, bo jeszcze mamy tutaj jedną broń. No i my tego poziomu 7 tutaj nie mamy. Gdzieś tutaj wcześniej ten poziom 7 był. Tym, że... Jak to było, nie do końca tutaj orientuję się. Jeśli ten łuk wyposażymy na miejsce tego łuku, to wskoczymy na poziom bojowy 7. I to mamy aktualnie. Dobra, tutaj sobie posprawdzamy tylko na szybko, co my tutaj mamy. Nic lepszego raczej. Ewentualnie te rękawice nam poprawią nieco naszą zdolność bojową, bo zdrowie od 6 punktów nam się podniosło. Już jest dużo. I tak, czyli tutaj już nic raczej nie będziemy sobie na tą chwilę zmieniać. Chyba, że coś przy karabinie. Tutaj magazynek nam się poprawił. Obrażenia przy trafieniu w słaby punkt. 11%. A tak poza tym to nic nowego tutaj nie mamy, więc po prostu musimy się trzymać tego ustawienia, które na tą chwilę posiadamy. I znowu nam nasza zdolność bojowa spadła do poziomu 6, więc musimy pozostać tak, jak mamy. No i nic z tym nie zrobimy. Ta meka też tutaj nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tylko umaszczenie. Nic poza tym. Dobra, czyli tutaj po prostu lecimy z misją, tak? Czyli spróbujemy... Co teraz nie chcesz? Misji włączyć? Uaktywnić? No. I spróbujemy tutaj misję Hata i udajemy się do punktu, który mamy na
mapie, czyli my znajdujemy się aktualnie w tym miejscu. No i musimy tutaj przelecieć do chaty myśliwskiej. Misja chata. Mam nadzieję, że jakiegoś tutaj większego problemu nie będziemy mieli, żeby wykonać tę misję. Wykonamy sobie ją z wielkim, oczywiście, spokojem. Pokaż sterowanie ekranem, no niekoniecznie, ale jeśli chodzi o lot, właśnie. Wylądujemy. Wylądujemy. Chociażby z tego względu, że tutaj właśnie roślinka, która rośnie przy rzekach, a będzie to roślinka, która będzie nam wspomagała nasze punkty zdrowia, gdy będziemy robić. Okej, Tomek za chwilę będzie musiał sobie coś zjeść. Zdecydowanie przyspieszyliśmy nasz lot. 2,7 km do celu. Niby się nie wydaje, że to jest taka odległość, ale mimo wszystko, jeśli w locie, no... W lecie to jest bardzo blisko, ale jeśli mielibyśmy tutaj podążać za tą wyższego, bo tego nie chcieliśmy. To lecimy dosyć nisko. Może sobie odpuszczą. Okej, chyba wszystko wskazuje na to, że daliśmy radę. Okej, tymczasowo wyczerpanie. Wow, my to mamy zaatakować? Bez takich? Doświadczony helikopter Skorpion. No to do łatwych zadań raczej nie będzie należało. Doświadczony egzoszkielet. No tutaj mamy tego znacznie więcej. Niby taki doświadczony, ale udało się go naprawdę bardzo szybko powalić. Lecimy do góry. Tomek na pewno będzie tutaj głodny. Enjoy. Okej, gdzie oni są? I troszkę, właśnie je zgubiłem. Okej, pogoda nam tutaj myślę, że sprzyja. Na chwilę przystaniemy. Może zyskamy trochę przewagi. Okej, jedno pozwolone. Batujemy z tego względu, że nie mamy tutaj żadnej amunicji. O, nie będzie łatwo. Mamy tutaj mały problem, ponieważ z tego względu, że
Tak nie do końca jestem przygotowana. Tej walki z wrogiem. Chociażby pod względem takim, że nie mamy odpowiednich środków. Dziwne to, że na przykład nie chcą zaatakować. Okej, może. Tak jest. Trafiony, możemy wylądować. Okej, mamy niewielką tutaj przewagę nad wrogiem, ale to tylko dosłownie. Przewaga, można powiedzieć, jest bardzo niewielka. Przydałoby nam się tutaj zdecydowanie. Przydałyby nam się tutaj zdecydowanie patyki, na których na tę chwilę nie mamy. Ok, zyskaliśmy modyfikację pasa. A więc zajrzyjmy do środka, może coś nam to zmieni. Modyfikacja pasa. Znakomita. To na razie chyba używamy. Nie, tego nie używamy. Tego używamy, ale przez sakwę na nasiona. Okej, to może być lepsze jak to. Chociaż tu mamy energię wyższą. Dobra, tego się trzymajmy. Czyli tak, szukamy jakichkolwiek patyków. Wielostrzał, ciekawa roślina. Nic nie możemy zrobić. Chyba nie. Kurde, chyba będziemy mieli patyki. Nie, to niestety nie są patyki. Oj. To zdecydowanie zabolało. No, trzeba przyznać, że jesteśmy totalnie nieprzygotowani do tej nierównej walki, chociażby z tego względu, że no nie mamy żadnych patyków, które by się przydały tutaj jako nasza broń. Jako strzał przede wszystkim, ponieważ my tutaj głównie się właśnie posługujemy strzałami. Tak jest, wyposażymy się w ten sposób. Innego sposobu na razie nie widzę. Lądujemy. Kurde, jak nas zauważą, to będzie niedobrze. Z ludźmi to bym się może tak na razie nie przejmował, bardziej robotami. Kurde, zrobię od tego trafienia. Kurde, oślepiło nas to troszkę.
Piękne, czyste, bezpośrednie trafienie w przeciwnika. Tak jest. Gdzie oni się pochowali wszyscy? No i co teraz? Ja nie mam tutaj tak naprawdę amunicji. To w jaki sposób z nimi walczyć? Okej, chyba wygląda na to, że go powaliliśmy. Jedzmy. Czy mamy jakieś przeciwnika jeszcze? Wow. Jeszcze koniec naszej tutaj równej walki. A chyba, że do tego momentu. Sprawdzamy teren, no i wstępnie można uznać, że nikogo więcej tutaj nie widzimy. No, chyba że się mylę. To raczej był piorun. No, w takiej sytuacji zejdźmy niżej. Mamy patyki, ale tych patyków za dużo to tutaj to nie mamy. Jakaś wstępna amunicja. Nie ma wyżej. Musimy się przedostać do terminala. Gdzieś tutaj musi być wejście. Ok, jest z tyłu. Wyłać kod. The code worked. I'm inside. Nice work. Check for more messages. Wow, praktycznie same trofea tutaj są nazbierane. Dobra. Jest terminal. I lecimy. 23 sekundy. Zdążyliśmy w ostatniej sekundzie złamać szyf. Ok, długi łuk, potężny strzał. Mercer didn't sound happy. He was Harding focused on the real RDA work. Maybe her poaching will stop now? She won't give up her stash that easily. But I will make sure she loses this one. Okej, czyli musimy się udać na tą chwilę do magazynu chaty myśliwskiej. My tutaj sobie oczywiście weźmiemy naszą postać i tutaj interesuje nas łuk 48, jeśli chodzi o obrażenia. Ten sobie łuk tutaj teraz wybierzemy. No i oczywiście się w niego wyposażymy zamiast na przykład... O właśnie, czyli tutaj tak, strzały mamy. Mamy 39 strzał, no i też jesteśmy w stanie jakieś strzały wytworzyć. Około 30 strzał, więc tego się na razie trzymajmy. Ok, czyli musimy się udać do magazynu w chacie myśliwskiej. Fajna ogólnie tutaj nazwa, jeśli chodzi o to miejsce, ponieważ jest to miejsce nazwane chatą myśliwską. Ok, apteczka też jak najbardziej nam się przyda. Ja bym musiał się dostać w jakiś sposób wyżej. Pytanie jak? Chyba wyżej.
Tak bynajmniej mi się wydaje, żebyśmy musieli wyżej wejść. Dobra, tylko gdzie ten punkt teraz się znajduje, do którego my tutaj zmierzamy? Tak zaglądam, patrzę i... Nie, no dobrze, idziemy. Tylko, że to gdzieś było w tym miejscu. To pytanie dokładnie gdzie? Wróćmy na dół. Ciekawe, zgubiłem, tak jakbym zgubił lokalizację. Tu są otwarte drzwi. Zapas nie weźmiemy. Freezing in here. Those big cooling systems are kind of volatile. Opening the right valves might create a pretty explosive situation. Włącz przepływ gazu. No, tu faktycznie zimno. Są zwierzęta mrożone. Mamy tutaj towarzystwo. Trzeba przyznać, troszkę nas tutaj zaskoczył. Okej. Okay. Mamy tutaj w pewien sposób nowe uposażenie. O. Jeszcze lepiej. No faktycznie ładne zdobycze tutaj magazynują. Ok, granaty plus amunicja, idziemy wyżej. Tu przejdziemy? Ej, niekoniecznie. Ok, gdzie ten przepływ gazu się znajduje? Jeden mamy tutaj. Okej, jedna jest i drugie mamy w tym miejscu. The valves need to turn those. Okej, co tutaj znajdziemy? Oprócz części zamiennych raczej nie, oprócz tej wajchy jeszcze. Okej, przepływ gazu włączony. I think the system just shut down. Oh, right. Yeah. Sorry. There's a failsafe. You need to break that and then reboot the whole thing. Te drzwi mieliśmy przedtem zamknięte, teraz są jednak otwarte. Okej. Okay. Idziemy szybem wentylacyjnym. Ok, sabotujemy. Czy coś tu jeszcze możemy znaleźć? Ok, szukamy rozwiązania. Ok, musimy iść tam dalej. Tylko pytanie, jak otworzyć te drzwi, czy się da? Teoretycznie tak.
Okej, wracamy do tamtego pomieszczenia. Okej, czyli uruchomić ponownie maszynę w pokoju administracyjnym. Czyli o ciebie chodzi ponownie. Teraz z innego komputera musimy skorzystać. Okej, jedna furtka otwarta. Okej, udało się. Ekstra miejsce zostało wysadzone. Blood and metal, acrid and thick with death. Where is Harding? Did you find her? Harding's people must have known we were closing in. They withdrew. Running away from us is a wise choice. This is Zakru. Ewa took this one long ago. What use can they have for crumbling bones? The dead are easy prey. Harding is looking for a place with more of them. A graveyard? The Weeping Gorge. Sasul is there. If he tries to stop them, they will kill him. They will only find us at their gates. I will gather the warriors. I could ride out to the gorge and warn Sasul. Boss, come in. They've taken out the Dire Horse team. Get your filthy blue hands. I did not like her tone. Warn Sasul. No more will suffer at their hand. Okej, czyli w ten sposób ukończyliśmy tutaj misję Hata. No i myślę, że tutaj w ramach małej jeszcze kontynuacji wejdziemy sobie tutaj w nasze uposażenie. No i tutaj sprawdzimy oczywiście punkty umiejętności, ponieważ te punktów otrzymaliśmy już dwa. Możemy sobie je przeznaczyć na rozwój naszej postaci. Wsparcie wojownika, granaty może niekoniecznie. Siła zwiększa podatne obrażenia o 5 punktów, 5%, czyli to jest jak najbardziej dobrze dla nas. Dobra, co więcej, co my tutaj jeszcze dostaliśmy? Dostaliśmy coś z nowego. Tu masz 50. Jest różnica o 15 punktów, więc ubieramy tą oto odzież. Sprawdzamy, czy coś jeszcze mamy lepszego. Niewiele więcej jest, jeśli chodzi o siłę bojową. Później już mamy totalny spadek. Brak modyfikacji. Co do broni. To z łukiem było, tak? Ale my ten łuk ogólnie już tutaj sobie wyposażyliśmy. Tak, nic więcej tutaj już nie zdziałamy. I co, czyli w tym momencie po prostu ten odcinek kończymy. Jeśli wam się spodobał, koniecznie łapeczki w górę, komentarze i subskrypcja. My widzimy oczywiście się już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć i czołem.